Chcę wam pokazać, jak wygląda komis. No tak siermiężnie wygląda. Jakie to są ceny w ogóle? No i co tu sprzedają? Sprzedają Suzuki. Za ile? 350 tysięcy rupii indyjskich, czyli mniej więcej 20 tysięcy złotych. Za Suzuki, ja wiem, czy to drogo, tanio, porównywalnie. W ogóle widać, że azjatycka motoryzacja, głównie koreańska i japońska króluje tutaj, no i oczywiście indyjska. Ale a propos indyjskiej motoryzacji, chcę wam pokazać samochód nieindyjski. Ten samochód. To jest samochód wyjątkowy. Samochód angielski, bo oczywiście Indie to kolonia, była kolonia angielska. To jest Morris Oxford, samochód, który był produkowany od 1913 roku po lata 70. Ale stanowił bazę dla wyjątkowego dla Indii samochodu. Dla samochodu, który był przez długie lata, zanim w ogóle powstała Mahindra i koncern Tata, wizytówką tego kraju. Samochód, o którym wam mówiłem, to nie ten samochód. Nie ten samochód, to ten samochód. Hindustan Motors, model Ambassador. I mam to szczęście, że się w nim właśnie w tej chwili przejadę. Nie do wiary, słuchajcie. Jadę tym sprzętem. Pierwsza rzecz to taka, że zablokowane są pasy i nie zapnę pasów niestety. No ale trudno, jakoś musimy sobie radzić. O co chodzi z tym samochodem? Przez lata to była wizytówka Indii. To był samochód, który był głównie używany jako limuzyna rządowa, ale również jako taksówka. Później został wyparty przez inne modele, bo model Ambassador zaczął swój żywot w 1957 roku. Później był oczywiście liftingowany, zmieniany na nowsze i produkcja zakończyła się w 2014 roku. Ten model, którym jadę, jest modelem z 2003 roku, posiada klimatyzację. Ale o czym chcę wam powiedzieć? O tym, że taksówki w Indiach są wszędzie. Właśnie w tych biednych krajach, żeby móc cokolwiek robić, prowadzić jakąś działalność gospodarczą, no to co? Facet co robi? Zajmuje się transportem. I tak właśnie tutaj jest tych kierowców co niemiara. Tak naprawdę to mamy niesamowitego farta, że trafiliśmy w ogóle na tego ambasadora, dlatego że jest to w tej chwili unikat w ogóle. Ten egzemplarz wozi tylko i wyłącznie turystów. Tutaj Hindus nie pojedzie taką taksówką, ona służy tylko i wyłącznie do przewozu turystów, którzy przypływają do portu kruzerami, promami i on obwozi tych turystów po mieście. Ale tych samochodów już w Mumbai jest bardzo mało. W tej chwili większość taksówek napędzana jest nie paliwem takim standardowym, czyli nie benzyną, to nie są diesle, ale jeżdżą na gaz CNG, gaz ziemny. Specjalne nalepeczki na tych taksówkach mówią i informują o tym, że to jest właśnie samochód napędzany tego typu paliwem. Zaletami gazu ziemnego, czyli paliwa CNG, jest przede wszystkim niska emisja zanieczyszczeń oraz to, że spalanie przebiega znacznie wolniej. Problemem jest jednak montaż instalacji pod CNG zarówno w samochodzie, jak i na stacjach benzynowych. Ale nie w Indiach. Tam praktycznie każdy samochód korzysta z tego typu paliwa.